Dzień dobry ze Słowem. 19 listopada we wtorek startujemy w nowy dzień ze Słowem Bożym. Co wam się wytłumaczyć na początek tego budzika? Mogę brzmieć i mogę wyglądać trochę nienaturalnie w tym tygodniu, kiedy nagrywam właśnie te wstępy do budzików dla was. Wychodzę z choroby. W tej intencji proszę o drobne też westchnienie. To tym jest spowodowane. Ale nie to jest oczywiście najważniejsze. Najważniejsze jest Słowo Boże. Za chwilę odczytam Ewangelia na dzisiejszy dzień. A dzisiaj przed nami Zacheusz, dla mnie osobiście bardzo bliska postać, bo to taka postać, która dla mnie jest trochę takim kluczem do w ogóle czytania Ewangelii. Jako dziecko pamiętam, że właśnie tę historię Zacheusza jakoś zapamiętałem jako pierwszą. Ona jakoś mnie wciągnęła jako dziecko w ogóle w Ewangelię. Ktoś widocznie kiedyś na mszy musiał ją dobrze wytłumaczyć gdzieś tam dla dziecięcego ucha. Ten Zacheusz mi jakoś towarzyszy jako taka pierwsza postać z Ewangelii, którą zapamiętałem jako dziecko. Przechodzimy do dzisiejszego słowa, do komentarza ojca Michała. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz bardzo małego człowieka, który chodzi pomiędzy tłumem i czuje się gorszy. Więc postanawia się wywyższyć przez wejście na drzewo. I tam, dostrzeżony przez Jezusa, odkrywa, że w jego oczach zawsze miał wielką wartość. Niech ten obraz nam pomoże odkryć swoją wartość. I módlmy się wspólnie także, jeśli tego pragniesz, wpisując intencje twojej modlitwy w komentarz pod tym filmem. Panie Jezu Chryste, Ty pozwoliłeś, bym patrzył na Ciebie z góry, a sam spojrzałeś na mnie z dołu, bo nie lękasz się pójść na dno w poszukiwaniu ludzi małych i słabych. Proszę Cię, żebyś mnie uczył tej postawy, żebyś mnie uczył postawy schodzenia niżej, nie wywyższania się, żebyś mnie uczył pokornego serca. Proszę Cię o to, Panie Jezu Chryste, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dobry zwyczaj się nam stworzył w komentarzach pod budzikami Siewcy i za to Wam bardzo dziękuję. Pojawiają się intencje, w komentarzach wpisujecie je i zapraszam do tego, żebyście to robili cały czas. Odpowiadamy na te intencje Słowem Bożym, fragmentem, który dedykowany jest do każdej z tych intencji, do każdego z Was, do każdej z tych spraw, w których wspólnie się modlimy, róbmy to dalej, bo warto. Do usłyszenia.